Kropki pojawiły się w zastępstwie naklejek przedstawiających drapieżne ptaki oraz pterozaury. Skuteczność tej metody ocenia się na 90%. To wszystko po to, żeby zabezpieczyć te powierzchnie przed kolizjami ptaków, ponieważ ptaki, zwłaszcza dzieje się to wiosną, kiedy młode ptaki wylatują z gniazd, nie zauważają, że jest to szklana powierzchnia, uderzają i niestety często kończy się to śmiertelnie, czyli po prostu zbieramy martwe ptaki spod szyb. Dlatego jak najwięcej szklanych powierzchni, w ogóle nie tylko u nas, tylko w całym mieście, powinno być w taki sposób zabezpieczanych. Poprzednie naklejki niestety nie spełniały swojej funkcji. Wcześniej na szybach były wizerunki dzikich ptaków, takie sylwetki. U nas jeszcze dodatkowo były też pterozaury, jako takie nawiązanie do szlaku dinozaurów. Natomiast najnowsze badania wykazały, że takie zabezpieczenie nie jest skuteczne. I w tej chwili stosuje się albo kropki, albo paski, które muszą pokryć całą powierzchnię szyby, żeby były skutecznym zabezpieczeniem. Na czym polega percepcja ptaków? Dlaczego kropki lub paski są w stanie je uchronić, zaś wizerunek drapieżcy na szybie okazał się nieskuteczny? Powody są dwa. Ptaki drapieżne były przede wszystkim za dużej odległości między sobą. Natomiast drugim powodem jest proces habituacji u ptaków, który polega na przyzwyczajeniu się do tych sylwetek drapieżników i niestety po czasie ptaki przestają kompletnie na nie reagować. Tu w parku szczególnie, czy w miejscach, gdzie jest dużo zieleni, szyby po prostu odbijają okoliczne środowisko i w ten sposób niestety pokazują dla ptaków, że tam jest dalsza część, na przykład drzewa, krzaka. W tej chwili w Parku Wrocławskim stwierdzono blisko 60 gatunków dziko żyjących ptaków. Jest to między innymi kilka gatunków dzięcioła, wilgi czy zimorodki. Zdjęcia wszystkich są ozdobą kilkunastu parkowych ławek. Co ciekawe, ptaki postrzegają świat podobnie jak ludzie. Nie widzą szyb, przezroczystych powierzchni, tak samo my i ptaki ich po prostu nie dostrzegają. W tym przypadku istotne jest właśnie wprowadzenie jakichś ewentualnych przeszkód, które by pokazywały ptakom, że niestety tędy nie można przelecieć. Według statystyk każdego roku na świecie wskutek kolizji z przeszklonymi obiektami notuje się kilka miliardów upadków ptaków. W Polsce takich przypadków każdego roku jest około miliona.